Thor, syn Odyna, jeden z najpotężniejszych bogów i najbardziej rozpoznawalnych jednocześnie mitologii nordyckiej. A to jest Thor, którego większość z Was pewnie kojarzy. Tak, Chris Hemsworth, wciągnięty przez MCU do odgrywania roli tego boga, no wyrył się w naszych głowach, nie jesteśmy w stanie się tego pozbyć. A to jest Thor, którego możecie zobaczyć w produkcji, o której dzisiaj Wam opowiem. Zaczynamy. Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Radyjko, witajcie na moim kanale. Mamy nareszcie okazję zabrać się za anime piątki, albo piątki anime. W każdym razie anime z Netflixa i dzisiaj będzie jedna z najnowszych propozycji, jaką możecie znaleźć na tej popularnej platformie, mianowicie Record of Ragnarok. I od razu jak pomyślicie, Ragnarok, no tak, mitologia nordycka, będzie się działo naprawdę, naprawdę fajnie. Jeżeli ktoś lubi wikingów, grał w God of War, no to będzie się czuł świetnie. No nie do końca, bo o ile Record of Ragnarok naprawdę sporo czerpie z samej mitologii nordyckiej, to tych mitologii, jak i wierzeń, jest tutaj naprawdę sporo pomieszane. Ale wracając do samego początku. Wszyscy bogowie raz na 1000 lat zbierają się w wielkiej hali, żeby zastanowić się nad losem ludzkości. Czy damy im jeszcze pożyć, czy może to jest koniec? I w końcu, po 7 milionach lat, stwierdzi, że koniec. Dobra, tutaj zamykamy, zwijamy ten interes, nie będzie ludzi. Ale tutaj wkraczają walkirie! Tak, kolejny element nordycki. Wkraczają w walkirie, a w zasadzie najstarsza z nich, czyli Brunhilda. Jezu, tutaj zawsze mi się ciśnie po prostu, wybacz mi Brunhildo. Kto oglądał Wakacje z duchami, ten wie. A mianowicie walkiria, która mówi, że jest jeszcze jedna rzecz, a może dać by tak ludziom szansę, bo w sumie to ludzie są fajni i bogowie to... Może byście z nimi zawalczyli? Jest taka opcja, Ragnarok, wiecie, bierzemy sobie 13 bogów, bierzemy sobie 13 wybitnych osób, które żyło gdzieś tam na przestrzeni dziejów i oni grają między sobą best of 7. Tak, best of 7, bo 7 zwycięstw daje tyle, że druga strona nie może wygrać, więc z 13 meczów 7 wygranych, jeżeli ludzkość przegra 7 z rzędu, no to cześć jak czapka, ale jeżeli wygrają chociaż jeden, to dodatkowy mecz gdzieś tam się nabija. W każdym razie, bogowie na początku mówią, nie no ludzie, szkoda czasu, ale tutaj wchodzi najbardziej sekretna i najbardziej wyrafinowana broń, po jaką może sięgnąć kobieta. Boisz się? Boisz się? Naprawdę? Boicie się walczyć z ludźmi? No przecież to są tylko ludzie, no dajcie im szansę, a przynajmniej coś się podzieje. I sobie większość bogów mówi, no rzeczywiście, nuda, nic się nie działo, to może zawalczymy z nimi. Ale dopiero właśnie to boisz się przekonuje bogów, że tak, to będzie Ragnarok, będziemy walczyć, będzie ostro. No i zaczynają się wielkie walki. Walkirie jako reprezentantki ludzi będą musiały wybrać 13 śmiałków, którzy to zmierzą się z bogami. Niepokonanymi bogami, do których tak na dobrą sprawę ludzie nie powinni mieć startu. Ale okazuje się, że ludzie mogą dzięki walkiriom zyskać siłę równą bogom. Ale o co z tym wszystkim chodzi i czy ludzie mają jakiekolwiek szanse, to już odsyłam Was do samego anime. Bardzo krótki pierwszy sezon, tylko 12 odcinków i bardzo mało tych pojedynków finalnie jest nam dane zobaczyć. Ja chcę wszystkie 13, mam nadzieję, że tyle będzie. Tego dowiemy się, oby w drugim sezonie, który będzie jak najszybciej, no nie wiadomo kiedy będzie, ale żeby był drugi sezon. Niemniej jednak spojrzenie na to z zupełnie innej strony, a mianowicie właśnie ciekawostek, jak mogą w innych wyobrażeniach wyglądać bogowie, których my sobie gdzieś już tam wyobraziliśmy. Właśnie no chociażby Zeus czy Thor. Albo Odyn, albo Loki. Zupełnie inne wyobrażenia, a naprawdę wyglądają przyjemnie, przykuwają oko i podkreślają inne cechy, których w zasadzie tak na dobrą sprawę możemy się na pierwszy rzut oka nie domyślać. No i kogo wybiorą walkirie do walki z bogami? Które to osoby były najwybitniejsze, dają największe szanse ludzkości na przetrwanie kolejnego 1000 lat spośród wszystkich wieków? Koniecznie sprawdźcie tę serię, ogląda się ją naprawdę niesamowicie przyjemnie. Wartka akcja, fajne sceny walki, no i to spojrzenie na to z innej strony. A to by było na dzisiaj tyle, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie, udostępnijcie to znajomym i wpadnijcie na Netflixa pooglądać jakiekolwiek inne anime, bo naprawdę tam jest tyle perełek, o których mam nadzieję niedługo będę miał przyjemność Wam powiedzieć. No i na koniec oczywiście dziękuję osobom, które zdecydowały się wesprzeć mój kanał. Jak zauważyliście, od jakiegoś czasu totalnie wyłączyłem wszystkie reklamy, zamiast za to uruchomiłem funkcję wspierania. Jeżeli chcecie dowiadywać się o materiałach wcześniej, czy też wpływać na to, co będzie się na kanale pojawiało, zachęcam do kliknięcia. Jeżeli nie chcecie, to też korzystajcie ze wszystkiego, co tutaj jest. Totalnie za darmo, bez żadnych reklam. Do zobaczenia, na razie i cześć.